Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Serdecznie dziękuję ostatnim subskrybentom i subskrybentom, którzy dobili 2000, dołożyli 2000 subskrypcji przez ostatni miesiąc. Zdrowia. Zdrowia dla was, zdrowia dla pierwszego tysiąca, drugiego tysiąca, trzeciego tysiąca, a szczególnie czwartego i piątego. Zdrajcy i Judasze. Zdrajcy i Judasze. No, cyrk się zakończył. Impeachment, czyli próba usunięcia byłego prezydenta Trumpa, okazała się wielkim fiaskiem, no ale pokazała, że jest siedmiu Judaszy i Judaszek, no i zdrajców makabrycznych. Donald Trump, druga próba usuwania, zakończyła się w sobotę głosowaniem. 57 senatorów głosowało za tym, żeby go jednak skazać, czy uznać winnym. No ale zabrakło, bo musi być ilość głosów 2/3. 2/3 to się nazywa tak zwana super większość, no bo jest normalna większość, no to jest połowa plus jeden. No i dlaczego ta super większość istnieje? No ta super większość istnieje, żeby normalna większość nie terroryzowała tej mniejszości, no bo jeżeli 51% zrobi wszystko, co chce z tym, co 49% się nie zgadza, no to nie jest to najlepsza demokracja. Dlatego na każdy jeden głos przeciwny musi być dwa głosy za, czyli dlatego są 2/3. 2/3, czyli dwa głosy przeciwko jednemu. W wypadku Senatu Amerykańskiego, no to jest 100 głosów. No dlaczego jest 100 głosów? Jest 50 stanów, po dwóch senatorów na każdy stan. Czy malutki Rhode Island ma dwóch senatorów? No bo senator reprezentuje stan, a reprezentanci reprezentują ludność. Także Kalifornia też ma dwóch senatorów stanowych, no ale za to ma 60 reprezentantów w Izbie Reprezentantów. No, senatorów się wybiera na 6 lat, także 1/3 jest wybierana co 2 lata. Reprezentantów wybiera się za każdym razem od nowa, co 2 lata. Także 57 senatorów. No, 50 było lewackich, czyli jest 48 socjalistów, demokratów. W Ameryce też jest dwóch niezależnych senatorów, także to robi 50. No i 7 z tych zdrajców. Z tych zdrajców, no to niestety także głosowanie było 57-43. No i 7 zdrajców tłumaczyła się, dlaczego głosowała w ten sposób, a nie inny. No jeden z pierwszych, no to jest z Karoliny Północnej, senator Richard Bourne. No i on powiedział, że fakty są czyste i oczywiste. Trump promował konspirację do tego, żeby był bunt, dlatego że Trump nie lubił rezultatów. No i Richard Bourne tłumaczył, że w tym czasie, kiedy kongres się zebrał, żeby certyfikować rezultaty wyboru, Trump powiedział, że mają iść i w zasadzie podpalać. No to nie jest prawda, no bo Trump powiedział, idźcie, powiedzcie swój głos pokojowo. On podkreślał pokojowo. Dlaczego tak dużo ludzi się pojawiło w tym Kapitolu? No to jest wina komunistów, no bo komuniści kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień nieustannie przyklaskiwali temu, że komuniści z Antify palili w Seattle, w Portland, no w wielu miastach Antifa i czarne życie znaczy po prostu podpalała i wszystkie środki masowego kłamstwa
podkreślały i klaskały, mówiły, że to są protesty. No, dlatego ta połowa druga mówi, jak oni mogą protestować, dlatego my nie możemy protestować. No jest faktem, że tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi pojechało do Waszyngtonu. No i ci kretyni socjalistyczni, ta pięćdziesiątka tych demokratów socjalistów, plus ta siódemka tych zdrajców Judaszy z nazwy tylko Republikanów, głosowali za to, żeby skazać Trumpa. No co, on nigdy nie podniecał, a oni mówili, że jednak podpuszczał ich, no i oskarżają Trumpa, że on mógł odwołać to wszystko, a nie odwołał. No ale co miał odwołać, jeżeli nie przywoływał, tak? Jeżeli nie przywoływał, idźcie, spalcie, no bo nigdy czegoś takiego nie było powiedziane, to te 400 czy 500 osób, które pobiegło na ten Kapitol, no to to jest jeden na tysiąc, tak? Jeden na tysiąc, jeden na stu. Reszta była pokojowa w Waszyngtonie i miała swoje fundamentalne prawa do demonstracji i wmawianie jest faszystowskie, no jest stalinowskie. No, Gamoń Richard Byrne z Karoliny Północnej głosował nie tak, jak jego obywatele wybrali, no, ale on już powiedział, że on nie będzie brał udziału w reelekcjach w 2022 roku, no bo nie będzie wybrany, tak czy inaczej. Następny zdrajca jest z Luizjany, Bill Cassidy. Bill Cassidy, no to zrobił takie bardzo błyskawiczne oświadczenie, powiedział, że no, Trump jest winny. No, to wszystko, co on powiedział i powiedział, że konstytucja i kraj jest ważniejsza od jednej osoby, czyli od Trumpa. No i Cassidy powiedział, no jego przyszłość polityczna jako republikanina, no to w zasadzie już jest skończona. Następna Judasz i zdrajczyni to jest Susan Collins. Susan Collins ona jest z Maine, ona wygrała następny raz w listopadzie 2020 roku, ale ona też republikanka z nazwy ONI. Ona w 70% no to głosuje po linii komunistycznej, po linii demokratów. No wybierają ją tam w Maine, no bo nie ma nikogo lepszego, no ale przypuszczalnie już w 2000 jak przyjdą, no to ona będzie tam siedziała 6 lat w sumie, no bo została wybrana, no ale prędzej czy później zostanie usunięta. No ona w tym pierwszym oskarżeniu o usunięcie, ten impeachment, no to cały ten impeachment pierwszy, no to był za telefon. Telefon zadzwonił na Ukrainę, żeby się spytać o łapówki syna Bidena. No i komuniści powiedzieli, Trump nie może dzwonić na Ukrainę, żeby spytać się, czy przyszły prezydent wziął jakieś łapówki. No to jest stalinizm, tak? Po prostu łapać złodzieja. No ale to ona głosowała przeciwko temu, no bo powiedziała, że to jest idiotyzm. No miała rację, że to jest idiotyzm. No ale za tym razem jednak głosowała, żeby go skazać. No i za tym pierwszym impeachment, za tą pierwszą próbą skazania go, no to ona powiedziała, że prezydent nauczył się. Prezydent wtedy się nauczył, że nie powinien dzwonić. No kretynka, tak? Kretynka. W sobotę głosowała za tym, że Trump jest winny. No i powiedział, że zamiast ona oskarżyła go, że zamiast zrobić coś, żeby nie doszło do tej niebezpiecznej sytuacji, Trump w sumie sam stworzył i powiedziała, że zamiast zrobić ten pokojowy transfer władzy, no ale prawda jest taka, że jednak ani Sąd Najwyższy, ani sądy wszyscy odrzucali, tak? Jeżeli było tam 20-30 dni na sprawdzenie, jeżeli wiadomo było, że demokraci kontrolowali wszystkie miejsca wyborcze,
no to, to taka wygrana, no to jest nie bardzo wygraną, nie jest to uczciwe. No w świecie sportowym też można powiedzieć oszukaństwo. Lisa Murkowski, ona jest czwarta z Alaski, no ona dostała miejsce w Senacie, nie pamiętam czy po mężu, czy po ojcu, w każdym bądź razie ma być znowu wybierana w 2020 roku, no na pyszkę wywalą, no ale ona powiedziała, że ona ma w dupie, czy ją wywalą, czy nie wywalą, bo ona powiedziała, że ona wie, że są konsekwencje do jej głosowania i ona głosowała po swojej myśli. Czyli wredna baba jest wybierana do Senatu przez obywateli, ma reprezentować swoich ludzi, no i ona teraz zaczyna mówić, że w zasadzie to jest najważniejsze, co ona myśli, a nie co myślą obywatele. No i powiedziała, że jeżeli prezydent nie stoi na dobrym miejscu, no to ona musi stać na dobrym miejscu, no i obywatele muszą o tym zadecydować. Murkowski się też pytała, kiedy na tym przesłuchaniu, kiedy Trump się dowiedział o całych tych zamieszkach, no i co zrobił, żeby to zakończyć. No zasadniczo no to kretyńskie pytanie, tak, no bo kiedy się dowiedział? No dowiedział się, tak jak wszyscy inni, no jak może zatrzymać dziki tłum, tak? Czy Biden, czy inni komuniści byli w stanie zatrzymać w Portland, w Oregon, no to nawet major, prezydent miasta, no to klaskał, że komuniści protestują. Troszeczkę się zdenerwował, kiedy komuniści przyszli protestować pod jego własny dom, no to wtedy się zdenerwował, no ale ciągle ich popiera. Murkowski też powiedział, że wszyscy ci kierownicy, menadżerowie całego tego oskarżenia, no to mieli bardzo, bardzo mocny i silny sprawę i że mieli fakty nie do podbicia, no i że w zasadzie były te fakty skazujące. No okazało się, że nie były skazujące. Mitt Romney szósty, następna komunistyczna świnia udawana. On jeździł po różnych stanach, no i wpisywał się na listę ludzie głosowali na niego. System polityczny jest jakiś taki dziwaczny, że przyjeżdżają ludzie z innego stanu, zaczynają robić jakąś kampanię wyborczą, no i znienacka obcy człowiek, który przyjeżdżał pół roku wcześniej czy rok wcześniej, jest w stanie być wypromowany. No ale on nienawidzi republikanów, nienawidzi Trumpa, tam Romniemu Trump nie dał jakiegoś tam stanowiska, no to ta komunistyczna się świnia mści. Romney był jedynym z republikanów, którzy skazali czy głosowali za skazaniem Trumpa za ten telefon na Ukrainę. No a teraz też Romney głosował za tym, żeby uznać winnym Trumpa za te wydarzenia 6 stycznia. Do tego dołożył, że Trump jeszcze starał się skorumpować i w zasadzie przekonać nielegalnie sekretarza stanu Georgia do tego, żeby fałszował rezultaty wyborów. No to nie jest prawda. Trump miał rozmowę, no ale Trump się pytał, słuchaj, ty popatrz się, co tam się dzieje. Przecież tam patrząc na te wyniki, no to widać, że o 3 nad ranem we wszystkich stanach jakoś magicznie wskazówka zaczęła się przechylać w stronę komunistów. Romney też powiedział, że naruszył obowiązki swojego stanowiska, bo musi w zasadzie bronić Kapitolu, musi bronić Kongresu, musi bronić wiceprezydenta i wszystkich na Kapitolu. No i dlatego Romney powiedział, że on przykłada rękę do tego, żeby go skazać. Ben Sasse z Nebraski,
No on tak na początku nie był, nie był przeciwko wyrzucaniu, ale, ale zrobił takie oświadczenie, że prezydent jednak kłamał na temat swojej wygranej, że prezydent fałszywie mówił, że wygrał lawinowo, no i że właśnie na podstawie tego ci, co napadli Kapitol, dlatego napadli. No znowu nie powiedział, że to jest 1 na 100 napadł. Tam jakoś nie powiedział, że dziwacznie policja otwierała te drzwi i tak dalej, i tak dalej. No, Ben Sasse z Nebraski powiedział, że kłamstwa mają konsekwencje. No, ale wygląda na to, że kłamstwa przy wyborach nie mają konsekwencji. Ogólnie republikanie z Nebraski, no to są ostro przeciwko Sasse. No i on przyszłości politycznej już nie ma. Z Pensylwanii jest ostatni Pat Tommy. Złożył takie oświadczenie, że prezydent Trump przywołał tysiące do ludzi do Waszyngtonu, no to są dziesiątki, setki tysięcy do Waszyngtonu, no i powiedział, że podpalił ich emocje i pasje na podstawie oszukaństw. No, jeżeli nikt nigdy nie sprawdzał tych oszukaństw, no to teraz łatwo mówić tym socjalistom udającym konserwatystów. On też tłumaczył, że on popierał, że on jest, głosował na Trumpa, dlatego, że Trump miał duże osiągnięcia, no ale po tym zachowaniu, no to powiedział, że Trump zdradził miliony. No nie myślę, że zdradził miliony. Na 75 milionów jestem przekonany, że 74,5 miliona jednak chciałoby wiedzieć, jak to się stało z tymi wyborami, co tam się działo, dlaczego ludzie byli niedopuszczani, dlaczego tego było nieliczone. Także Partia Republikańska no, ma swoich zdrajców, Partia Republikańska ma swoich Judaszy i Judaszki, no ale to się wyprostuje. 2022-2024 demokracja, te wahadło chodzi lewo-prawo. Jednopartyjnej Ameryki to raczej nie będzie, nie ma się czego obawiać, po prostu trzeba głosować. Nie ma co zachęcać do stanów wojennych, nie ma co zachęcać do zbrojnego rozwiązywania. Nie ma się co obawiać, że demokracji siłą przejmą władzę, no bo musieliby rozstrzeliwać wiele osób, musieliby zamykać dziesiątki, setki tysięcy, miliony ludzi, a tego nie da rady, fizycznie w zasadzie w Ameryka nie zamieni się w partyzantów walczących z komunistami i siedzących w lasach, no ale nie da rady, Ameryka nie da się zastraszyć. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom normalnym za to, że myślą tradycyjnie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przesłanie do komunistów polskojęzycznych żyjących w Ameryce. Popatrzcie się, co się dzieje. Cyrk z tym usuwaniem, cyrk z tym impeachmentem. Demokracji zamiast skoncentrować się na ekonomii, demokracji zamiast zdecydować się na walkę z paniką 19, z COVID-ą, skoncentrować się na szczepieniu, skoncentrować się na podróżach. No to oni stracili tyle czasu po prostu, żeby był jakiś ten sąd kapturowy, żeby był sąd stalinowski, znajdźcie mi człowieka, to znajdziemy paragraf. No i to właśnie to tak było. Znajdźcie człowieka, znaleźli człowieka, znaleźli paragraf. Od początku było wiadomo, że to nie ma rąk i nóg, no bo super większość się nie pojawi. 7 zdrajców było, no ale potrzeba było więcej niż 7 zdrajców. Trudno było im znaleźć komunistom, czy mieć haka, czy jakiegoś przekonania. Zdrowia dla normalnych.
subskrybujesz. Dziękuję bardzo.